Kto jest z nami? Halo. Dzień dobry, panowie. Mikołaj z Warszawy z tej strony. Cześć, Mikołaj. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego dla największego prawilniaka w kanale, czyli Michała. Michał, 100 lat. Strasznie słabo, że swoją rodziną musisz uczestniczyć w, tak naprawdę w wstypie po kanale sportowym. Chciałem zapytać, czy nie macie wrażenia, że cytując klasyka, urwaliście kurze złote jaja? Czy nie jest wam trochę przykro i wstyd, jak się to potoczyło, bo podczas ostatniego zebrania kanału sportowego rozdrapaliście poniekąd jakieś tam rany. Krzysiek odpowiedział, teraz wy, no, życzyliście mu wszystkiego najlepszego, ale trochę urywacie temat. Nie każdy idzie swoją stronę, także Krzysiu, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. No i pięknie i tak, a w związku z tym, że... Musimy ci powiedzieć właśnie, że świadomie przerywamy ten kwas właśnie, żeby dalej nie sączyć tego na... brudnej bielizny na światło dzienne nie wywlekać. Co my tu jeszcze mamy? No nie, tu nie będę pokazywał, bo jakaś ta jest spodenki, powiedzmy. Intymne sprawy. No, także okay. Po prostu, nie traktujemy tego bynajmniej jak stypa, bawimy się świetnie, i żyjemy. Robimy to, co lubimy i jedziemy dalej. Okej. Okay. Mam jeszcze pytanie takie do pana Mateusza. Czy nie żałuje tego wszystkiego? Czy... ma wrażenie, czy nie ma wrażenia, że nie było mu to potrzebne, że swoją internetową działalnością zniszczył. No, daj mi skończyć. Nie wiem, chcę powiedzieć zniszczył, ale mocno osadził pan swój wizerunek. Pozdrawiam cię serdecznie. I czy... czy po prostu nie jest panu wstyd trochę? I czy nie żałuje pan tego, czy jeszcze raz by pan wszedł do kanału sportowego, jakby pan wiedział, jak to się mniej więcej skończy? Wie pan co, ja jestem dumny z tego, że mnie urodziła moja mama. Jestem dumny z tego, że mnie urodziła moja mama, że się wychowałem na Podkarpaciu, że skończyłem szkołę muzyczną, że poznałem wielu fantastycznych ludzi, że trafiłem do Eurosportu, że popracowałem kilka lat w Kanał Plus, że spędziłem 20 lat w Polsacie, że skomentowałem 10 finałów Champions League i pewnie z 300 meczów ze stadionu, że byłem na kilku mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, że założyłem z chłopakami kanał sportowy. To, że gdzieś po drodze w każdej firmie są tarcia, są niesnaski, czasami gdzieś ego przegrywa ze zdrowym rozsądkiem, to jest normalne, to człowiek gdzieś tam musi wyciągać wnioski. Natomiast wcale nie mam wrażenia, że fajny projekt internetowy jest czymś drugiej kategorii w stosunku do telewizji. Ja zawsze starałem się podchodzić do dziennikarstwa komplementarnie. Pewnie nie umiałem pisać wystarczająco dobrze, żeby na stałe gdzieś czuć wielką satysfakcję z pisania w gazecie. Natomiast wydaje mi się, że jakby w takiej materii zawodowej bycia w telewizji czy w internecie, to radziłem sobie przyzwoicie i z komentowaniem meczu, i z prowadzeniem studia, i zrobieniem reportaży dłuższych i krótszych, i z przeprowadzeniem wywiadów. I czasami gdzieś, moim zdaniem, być może przekroczyłem granicę dobrego smaku, być może czasami poszedłem dwa kroki za daleko, być może na początku gdzieś zafascynowany internetem, bo dla mnie to był nowy świat. Może kilka razy przesadziłem, może za bardzo się dałem zbliżyć publiczności. Natomiast no i ja traktuję, że wszystko w życiu jest doświadczeniem, że to jest pewna droga i po prostu tak jak rozmawialiśmy ostatnio, jeśli kiedyś zgaśnie ten płomień, jeśli kiedyś poczuję, że już nie chcę tego robić, to przestanę to robić. No kupisz sobie samolot. No to kupię sobie samolot jak pan Sławek, jak będę w tym wieku. Natomiast furę. Nie mam takiego wrażenia, że coś przegrałem. To znaczy tak jak miałem... przyjemność pracy w Eurosporcie, kanale, Polsacie. Dzisiaj mam okazję pracy przy reprezentacji, europejskich pucharach, jeździć na wielkie turnieje z TVP. Mogę komentować swoją ukochaną Bundesligę w Viaplay. No to po prostu traktuję to komplementarnie. No jeśli kiedyś te stacje albo mnie nie będą chciały, albo stracą prawa telewizyjne, będę umiał to zaakceptować. No żyliśmy w takim okresie w Polsacie. Chyba było 3 lata bez Champions League, 3 lata bez Bundesligi, 3 lata bez Pucharu Polski. W zasadzie skoncentrowaliśmy się tylko na publicystyce i też człowiek żył. Także no nic się nie dzieje, no lecimy do przodu. Odpowiedź cię satysfakcjonuje, jesteś jeszcze z nami? Tak, jestem cały czas. Chciałem jeszcze tylko zapytać, bo różne plotki krążą. Czy to prawda, że między jednym a drugim z udziałowców kanału sportowego doszło kiedyś do... krótko mówiąc, wypłacenia przysłowiowego liścia? Mateusz dostał szału. Jakbym chciał oglądać na co dzień rozjuszone byki, to bym został fanem rodeo. Ale nie jestem fanem rodeo. Totalna bzdura. Totalna bzdura. Do rękoczynów nie, na pewno nigdy nie doszło. Patrzę na was.
Ty mi wyglądasz na takiego... HMB, trzeba jeść po treningu, żeby siła była. Dużo tego łykasz? Nie, no co ty. Najbardziej bitnego. No, ja kiedyś Grypsero, pamiętasz, nagrałem taki filmik, jak Kowal miał pójść do więźnia, więc nauczyłem się trochę Grypsery, ale nie, słuchajcie. Były między nami niezgoda co do paru kwestii, ale do rękości... Nie, absolutnie nie. Absolutnie to nie jest prawda.